Siemanko, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odblokować piekarnik Gorenje, czy jak to tam się wymawia, nie wiem jak to się wymawia, ale pokażę Wam, jak odblokować i jak włączyć i jak załączyć ten piekarnik, żeby działał. No bo ja się już męczyłem, kurde, no z 15 minut, z 15-20 minut się wkurzałem, nie mogłem sobie tego włączyć, nie mogłem sobie zapiekanki mojej rozgrzać i dopiero po 15-20 minutach ogarnąłem, jak to zrobić. I żebyście wy nie mieli takiego problemu, to zaraz wam pokażę. Ale za to, że wam pokazałem to, zaraz wam to pokażę. Znaczy, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie suba z dzwoneczkiem, wbijajcie na mojego Insta podanego w opisie i napiszcie komentarz, czy wam pomogłem, czy u was działa, czy nie. Lecimy. Dobra, a więc jesteśmy przed naszym piekarnikiem Gorenje, czy jak to tam się zwie. I tak, najpierw sobie ustawmy, jaki chcemy program, żebyśmy już to najlepiej tak od razu. Na przykład termoobieg i wybierzmy sobie stopnie. Ja, że wam, z racji, że wam to pokazuję, to po prostu sobie wezmę 50 stopni. I tak, teraz mamy zablokowany, nie? Patrzcie, byśmy chcieli na przykład włączyć. Czekajcie, to nie możemy, bo jest lock, czyli zablokowane. A żeby to odblokować, to trzeba zrobić najpierw tak. Później trzeba przytrzymać. I teraz przytrzymać to. Ten włącznik przytrzymałem, gdy zrobiłem, raz przycisnąłem kluczyk. Drugi, jak zniknie lock, to jeszcze raz kluczyk przytrzymać, a zniknie lock. I później trzeba tutaj, jak widzieliście, przytrzymać też ten włącznik. I teraz widzicie, nasz piekarniczek sobie chodzi elegancko. I to teraz, żeby wyłączyć. No wyłączyć to co? Po prostu bierzemy tutaj na zero. I on się wyłączył. A jak tam dłużej piekliście, to on będzie jeszcze, wentylator będzie chodził i będzie się sam chłodzić ten piekarnik. Także no, myślę, że wam pomogłem. Pamiętajcie, sub z dzwoneczkiem, łapka w górę, komentarz i wbijajcie na mojego Insta. Siema.